okazja, aby wspólnie świętować i docenić wkład, jaki Państwo wnosicie w życie kulturalne naszego regionu. Państwa praca, zaangażowanie i pasja są fundamentem, na którym budujemy bogactwo naszej kultury lokalnej. Ktoś kiedyś powiedział, że kultura jest duszą narodu. To przez nią wyrażamy naszą tożsamość, wartości i aspiracje. Dzięki Waszej codziennej pracy, inicjatywom oraz twórczości możemy cieszyć się różnorodnością i bogactwem wydarzeń kulturalnych, które wzbogacają nasze życie. Państwa działania kształtują kolejne pokolenia, ucząc szacunku do tradycji i otwartości na nowe wyzwania. Chciałbym podkreślić, że działalność kulturalna to nie tylko organizowanie wydarzeń, ale także praca edukacyjna, która ma ogromne znaczenie dla rozwoju społeczności lokalnej. Wasze warsztaty, wystawy, koncerty, spektakle czy festiwale budują więzi między ludźmi, sprzyjają integracji oraz rozwijają zainteresowania i talenty mieszkańców powiatu bielskiego. Dzisiejszy dzień to także doskonała okazja, aby podziękować wszystkim osobom, które kulturę wspierają. Nauczycielom, animatorom, artystom, pracownikom domów kultury, bibliotek, muzeów oraz wszystkim organizacjom i instytucjom współpracującym na rzecz kultury. Państwa praca jest po prostu nieoceniona. W imieniu władz powiatu bielskiego oraz całej lokalnej społeczności składam najserdeczniejsze podziękowania za Waszą codzienną pracę, poświęcenie i pasję. Życzę dalszych sukcesów, satysfakcji zrealizowanych projektów oraz wielu twórczych pomysłów, które będą inspirować nas wszystkich. Niech ten dzień będzie dla nas wszystkich momentem refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami i inspiracją do dalszej działalności. Pamiętajmy, że to właśnie kultura jest spoiwem, które łączy ludzi i buduje naszą wspólnotę. Dziękuję Wam za to, że jesteście strażnikami tych wartości. Życzę Państwu wspaniałego święta, pełnego radości, uznania i inspiracji do dalszej pracy na rzecz lokalnej kultury. Bardzo dziękuję, że przyjęliście zaproszenie na to coroczne wydarzenie Dzień Działacza Kultury Powiatu Bialskiego i dziękuję Panu Staroście oraz całemu zarządowi, że w tym roku po raz pierwszy w historii gmina Łomazy została poproszona o współorganizację tego wydarzenia. Znajdujemy się w dawnym budynku przedwojennym szkoły podstawowej, a w szeroko pojętym kompleksie kulturalno-oświatowym, gdzie mieszkańcy gminy od pierwszego roku życia do, jak to pani dyrektor kiedyś biblioteki policzyła, do 96 roku życia, bo jest najstarszy uczestnik, korzystają z tego obiektu. Tu się znajduje szkoła podstawowa, zespół placówek oświatowych, gminna biblioteka publiczna, gminny ośrodek kultury. Tutaj w tym miejscu są zarejestrowane stowarzyszenia, które działają na terenie gminy. Swoje próby ma zespół śpiewaczy. W naszej gminie mamy blisko 30 organizacji pozarządowych, grup społecznych, formalnych i nieformalnych, które działają w sferze kultury. W ostatnich latach gmina dwukrotnie, gmina Łomazy została uhonorowana tytułem jako samorząd przyjazny kulturze, z przerwą regulaminową oczywiście, która musiała być. Natomiast również w tym obiekcie znana Państwu Strażacka Orkiestra Dęta, która występuje w wielu uroczystościach powiatowych, również ma swoją siedzibę, próby. W gminie Łomazy wspieramy i pielęgnujemy kulturę. Również pamiętamy o naszym dziedzictwie naszych przodków, ale również o kulturze tej teraźniejszej. Wspieramy, prowadzone są zajęcia, motywujemy,
ale także zachęcamy do pokazania swoich talentów szerszej publiczności poprzez wystawy, publikacje, tak aby te talenty nasi mieszkańcy mogli rozwijać. Dziś dziękuję organizatorom tego wydarzenia, ponieważ możemy podsumować miniony rok w sferze kultury, spotkać się w jednym miejscu reprezentanci całego powiatu i już teraz serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym, docenionym i nagrodzonym otrzymania tytułu oraz nagród. Myślę, że mogę być takim wyrazicielem głosu wszystkich samorządowców powiatu bielskiego, wójtów gmin. I chciałbym serdecznie podziękować wszystkim działaczom kultury, naszym dyrektorom ośrodków kultury, bibliotek, ale również organizacji pozarządowych. Bo tak naprawdę bez Was samorząd nie byłby w stanie zorganizować wielu wydarzeń kulturalnych, społecznych na terenie gminy. To Wy jesteście opiekunami, inicjatorami wydarzeń, które są organizowane w naszym powiecie bielskim i za to Wam serdecznie dziękujemy. Raz jeszcze dziękuję za przyjęcie zaproszenia do gościnnej gminy Łomazy i zapraszamy również do poznania historii naszej gminy, twórczości, a także naszych miejsc, które są w gminie Łomazy. Dziękuję. Chciałem się najpierw dowiedzieć, kim jest działacz kultury. I nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, czy nie, ale oto co znalazłem. Patrząc na nasze doświadczenie, człowiekiem prawie lub od wszystkiego. Rozłożę namiot albo scenę, zrobię remont, namaluję, narysuję, zaprojektuję, co tylko się da, nakręci film, w nim wystąpi, zagra w operze albo w teatrze, skręci meble, przygotuje scenografię albo aranżację wnętrz, pozbiera śmieci, ugotuje świąteczny barszcz, zabierze dzieci na wycieczkę i ta lista wydaje się nie mieć końca. Nie wiem, czy się Państwo na to zgodzą. I szanowni Państwo, ja chciałem Wam właśnie za to podziękować, a szczególnie chciałem się skupić na tym, że dzięki Państwa działalności my poznajemy naszych lokalnych twórców, wykonawców, że to Państwo wyłuskują gdzieś tam z różnych miejsc te nasze perełki, które mają różne talenty. To dzięki Państwu my, powiat bialski, mogę tak stwierdzić, kulturą mocno stoimy. Mamy wiele zdolnych osób, młodych, starszych i dzięki Państwa działalności my tych ludzi poznajemy. Mamy okazję zapoznać się z nich z twórczością różną, czy to wystawy, czy to jakieś wieczorki poetyckie, czy jakieś występy taneczne. To wszystko jest bardzo fajne, to wszystko sprawia, że czujemy się naprawdę nie gorzej niż jakieś tam wielkie miasta, które mają swoich artystów, że tak określę, z pierwszych stron gazet. Za to Państwu dziękuję. Życzę Państwu, żeby Państwo ze swojej działalności mieli ogromną satysfakcję. Nie tylko taką wirtualną, ale też i taką namacalną, dobrze by było, tak? Żeby Państwo byli odpowiednio wynagradzani, doceniani. Ale również życzę Państwu, żebyście w dalszym ciągu wyszukiwali tych naszych zdolnych, młodych, starszych ludzi, żebyście się zajmowali ich promocją, a oni, idąc w świat, żeby rozsławiali nasz powiat. Także tego Państwu życzę i za Państwa działalność. Bardzo dziękuję. Z marzeń bagażem tego, co jest i to, co gra w sobie. Zobacz, słuchaj, to niebo było, jest i będzie zawsze, zawsze blisko.